Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z Valorant i dzisiaj sprawdzimy sobie jak długie są timery danej umiejętności na każdej postaci. Ja na przykład bardzo lubię znać jak długo będzie leżał każdy smoke, jak długo będzie leżała pułapka i granat. Cokolwiek by to nie było to lubię wiedzieć i znać dokładne timery. Myślę, że wielu z Was ma podobnie. Jeżeli rzucicie sobie smoke'a i chcecie spikować BS'a to chcecie znać mniej więcej timing w jakim ten smoke zniknie albo jeżeli leży smoke na bs na którego wy chcecie wejść To chcecie wiedzieć, kiedy ten smog zniknie Żebyście mogli sekundę wcześniej rzucić całe swoje utility Jako drużyna Tak więc sprawdzimy sobie te umiejętności każdej postaci Żeby wiedzieć mniej więcej, ile trwają te... Tak więc zaczynajmy Pierwszą postacią jest bridge Będę używał tych umiejętności I po prostu będzie jakiś timer w którymś z rogu On tam będzie nakładany z programu Pierwszą umiejętność to sprawdźmy sobie jak długo e, zajmuje, żeby ten, e, ten płomień wybuchł, ten, ten, takie wyzadzanie, ile to się ładuje. Będę używał każdej umiejętności. Jeżeli umiejętności są krótkie, to będę ich używał kilka razy, żeby to e, sprawdzić dokładnie. Timer będzie chyba tylko na pierwszej. E, Kolejna to jest e, ten blind, taki fleszyk, którego można rzucić w ścianę. Po chwili będzie oślepiał e, przeciwników. Tutaj sprawdzimy, e, jak długo nasi przeciwnicy są oślepieni, ale z tego co widzę, to będzie jakieś 0.75, może jedna sekunda. Kolejna to jest E. E, chyba nie będziemy tutaj nic sprawdzać? Nie, dobra. Sprawdzimy, jak długo nasi przeciwnicy są, są w tym takim zamroczeniu oraz po jakim czasie ten spell wybucha. Tak więc dwie rzeczy tutaj są do sprawdzenia. I ostatnia umiejętność to jest nasze ultimatum. Ech, podrzuca i ma też to takie oślepienie. Nie wiem, nie wiem, co to dokładnie robi. To jest takie zamroczenie, jakieś tam. Zmniejsza chyba wizję, z tego co wiem. Dobra, i lecimy do kolejnej postaci. I kolejną postacią jest Brimstone. Użyjmy umiejętności pierwszej, czyli C. Zerknijmy na początek jak długo to działa, a, jeżeli, a jak już zniknie to zrobimy timer na tego Combat Steama i zerkniemy jak długo to trzyma. No, ok, teraz się ten kombat z nim kończy. Następną umiejętnością jest Q, czyli ten taki Moatov. Bardzo przyjemny spell, mega dużo pije, naprawdę. Możemy częścić sobie każdą miejscówkę nim. Ok, od momentu, w którym wybuchnie, zobaczymy, jak długo on trwa. Z tego co wiem, to jest dosyć długi. Myślę, że tutaj kilka sekund jest, może 6-7. Następną umiejętnością są te mega mocne smoki. Rzucimy je sobie z góry. Jeden smog przeszedł, dwa zostały na dachu, ale i tak możemy zobaczyć, jak długo one będą sobie tutaj leżały. To jest chyba najdłużej trwający smog w grze, tak więc troszkę na niego będziemy mogli poczeka musieli poczekać. Myślę, że to było jakieś 10-12 sekund. I ostatni spell, czyli ultimatum. Zobaczymy, jak długo to trwa. Ok. Przechodzimy do kolejnej postaci jest nią jet. Tutaj w Jet nie ma za bardzo co sprawdzać, tylko te smoki. Zobaczymy sobie, jak długo one trwają tutaj. Żeby mieć lepsze ujęcie, to sobie rzucę jeszcze jednego. Na tym zmierzymy, jak długo ten smok trwa. Myślę, że on jest jednym, jednym z najkrótszych chyba smoków. Ile smoków jest dostępnych w grze 3-4 jakoś. To ten będzie tym najkrótszym. A raczej jest on po to, żeby. Szybciutko przedostać się na inną pozycję. Czwartą postacią jest Phoenix w kolejce. E, tutaj mamy naprawdę chyba wszystkie spele do sprawdzenia. E, pierwszy to jest ta ściana. E, zerknijmy sobie, jak długo to ściana trwa. Dla tych, co nie wiedzą, taka ciekawostka ta ściana też nas leczy. E, tutaj po lewej wyskakuje healing. E, tą ścianą też możemy skręcać, ale to potem może o tym zrobię. Filmik możemy sobie takie, takie skręty robić, jak przeciągniemy myszkę. Następną umiejętnością jest nasz flesz. Zerkniemy sobie tutaj, jak długo on trwa. Nie musimy tego testować na przeciwnikach, możemy to po prostu przetestować na sobie. Ok, i trzecią umiejętnością podałem. Mamy mołotowa, która przeciwników, zabija przeciwników, a leczy nas. Dla tych, co nie wiedzą. Tak, on wygląda też bardzo fajnie, żeby sobie zająć jakąś miejscówkę. Z tego co widzę, to jest dosyć szybki. I ostatnia umiejętność to ultimatum, które pozwala nam wlecieć na Jana po prostu i cofnąć się do bezpiecznej pozycji, jak zostaniemy zabici, albo jak już sprawdzimy PSa. Nowo dodaną postacią będzie Raze, czyli najnowszy agent w Valorancie. Tutaj. W sumie nie mamy za bardzo czego sprawdzać, myślę, że tylko ku sobie możemy zerknąć, jak długo ta paczka leży. E, Okej, okay. ta paczka zadaje i odpycha, zadaje obrażenia i odpycha przeciwników. Mniej więcej tak to wygląda. Na raz chyba tym nie zabijecie, no ile się nie mylę. A jak już tu jesteśmy, to sprawdźmy wszystkie te umiejętności. Zerknijmy na robocika, jak długo on sobie tak jeździ. Do tego będę musiał wyłączyć te boty. Wyłączmy boty. I zerknijmy, jak długo ten robocik sobie jeździ. Odbijając się od ścianek, nie znajdując przeciwnika. Możemy go tak właśnie fajnie puścić defensywnie i on sobie będzie sprawdzał pozycję, dopóki nie przyjdzie przeciwnik. Myślę, że było to kilka sekund, które zawsze sobie możemy kupić. Kolejną umiejętnością to jest E, czyli ten granat. Tutaj po prostu sprawdzimy, jak długo cała animacja wybuchu trwa od pierwszego wybuchu. Czyli mniej więcej teraz, jak długo to wszystko trwa. Dobra, i przechodzimy do kolejnej postaci. Sage. Tutaj właśnie chyba będzie największy test. Zacznijmy sobie od ściany. Ten timer na ścianie będzie tam leciał cały czas. Bo jest to dosyć długi timer. I w międzyczasie możemy sobie po prostu dodać drugi timer, który będzie sprawdzał tą kulkę na slowa. Myślę, że ona ma właśnie takie najdłuższe utility, jeżeli chodzi o, o, o te smoki i ściany. Nie smoki, tylko slowa i ściany. To będzie to jedno z dłuższych utility. I jedno z lepszych w sumie defensywnie oraz ofensywnie, ten slow bardzo się przydaje, żeby spowolnić wrogów na jakimś raszu. I ściana działa w podobny sposób, ta ściana naprawdę długo trwa. Myślę, że to będzie około 30 sekund. o te, Jeżeli chodzi o tą ścianę, chciałbym zerknąć jeszcze, jak długo trwa animacja Ultimate'a, ale nie wiem, czy mogę to zrobić. Musiałbym sobie zrespić jakiegoś teammate'a, a chyba tutaj nie ma takiej możliwości. No, no, no. Tak więc tego nie sprawdzę, ale jeżeli pojawi się taka możliwość albo na jakimś filmiku będę mógł zerknąć, to spróbuję gdzieś tam dopisać w komentarzach. Kolejną postacią jest Sowa. Pierwsza umiejętność to jest ten dron. Zerkniemy, jak długo. Jak długo można sobie nim latać. Tutaj mamy tę baterię na dole. I właśnie się skończył. Ku, ku chyba. Tu chyba nie, ma, nie mamy co sprawdzać, jest to całkiem szybka umiejętność. Nie ma za bardzo e, czego tam sprawdzać, jeżeli chodzi o ten impact wokół tej strzały. E, I na E mamy, mamy tą strzałę, którą wbijamy w ścianę, żeby pokazała nam przeciwników trzy razy. Będzie ona skanować. E, Sam to dosyć szybkie skany, ale myślę, że możemy zerknąć. E, jak długo to trwa? I ostatnie to jest ultimatum. Każdy wie chyba jak ono działa. Mamy tutaj trzy strzały. Jeżeli zaczniemy strzelać od razu. Ale nie będę tutaj strzelał. Po prostu chcę zobaczyć. Jak długo mamy. Żeby te trzy strzały oddać. I przechodzimy do jednej z trzech ostatnich postaci. Jest to Cypher. Tutaj na C. Możemy dać sobie tego. Tego trapa. Co ciekawe, ten trap jest chyba na stałe, z tego co wiem. E, 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 chyba tak, on jest chyba na stałe i możemy go po prostu podnieść i, i przenieść. Tak więc tutaj nie ma za bardzo, nie ma za bardzo co sprawdzać. Na Q mamy Triggered. tą taką ściankę jego. E, ścianka w sumie taką, nie wiem co to jest, taką, takie pole. E, to sobie zerkniemy jak długo to działa. I na E. Mamy kamerkę z tego co wiem, to ta kamerka też jest na stałe, ją po prostu możemy e, podnieść. Ultimata, czy ja mogę zerknąć? Ultimata, zobaczmy, e, jak zrespie boty. E. Mm, chyba na boty to nie działa, chyba trzeba wybrać postać. Więc m, możliwe, że to tak nie zadziała. Tak samo jak Sage, jeżeli zobaczę jakiś filmik, na którym można sprawdzić jak długo on pokazuje tych przeciwników, to też spróbuję dodać to w komentarzu, tutaj na tak niestety tego nie można sprawdzić. I zbliżając się już do końca został nam Omen oraz Viper, zaczniemy sobie od Omena. Na C mamy teleporta, ten teleport jest dosyć szybki, myślę, że to jest to około sekundy albo, albo lekko poniżej, tak więc nie będę tego sprawdzał. Jeżeli chodzi o Q, to jest to po prostu flash. Też jest całkiem instant. Nie ma za bardzo co tutaj sprawdzać, chociaż możemy zerknąć, jak długo są oślepieni nasi przeciwnicy, czy tam wystraszeni. Myślę, że to jest około półtorej sekundy. Ale postaramy się upewnić. Na E mamy, mamy tego smoka. Zerknijmy sobie, jak długo on działa. On też jest dosyć długi i. Myślę, że jeżeli chodzi o, o, o jego rozmiar, to jest większy, ale nie jestem pewien. Myślę, że każdy ten smok może być taki sam może mi się po prostu wydawać. E, I ultimate zerknijmy sobie, jak długo trwa to przeniesienie. Dobra, i to wystarczy, jeżeli chodzi o Mena. Przechodzimy do ostatniej postaci, czyli do Viper. Mam nadzieję, że taki filmik był użyteczny. Mi się na pewno przyda, e, przydadzą te informacje, jak długo te smoki trwają, e, żeby wiedzieć, jak tych przeciwników zaskoczyć e, takimi informacjami. E, jeżeli chodzi o Viper, to pierwszą umiejętnością mamy C, czyli tą, tą taką lotkę, która ona pluje i zostawia, e, zostawia ten gaz na ziemi. Zerknijmy sobie, jak długo to trwa. Na kół Mamy tego, tego smoka. Wiadomo, że te toksyny można sobie naładować, ale chcę po prostu zerknąć, jak długo ze 100 do zera schodzi, żebyśmy mogli wiedzieć, ile to trwa. Ok. I poczekajmy aż te toksyny się naładują znowu do 100. Chociaż po prostu, chyba, możemy tak zrobić. Wtedy będziemy mieli znowu 100. Nie, nie będziemy mieli z Na E mamy tą ściankę. A i zerknijmy tak samo. Nie wiem czy ta ścianka zabiera więcej. Ta ścianka możliwe, że zabiera troszkę więcej niż ten smoke. Ok. Bierzemy się do końca. Myślę, że to było... Myślę, że to było kil, kilka porządnych sekund. I warto takie informacje znać. Jak już będziemy wbijać na bs i widzimy, że Viper go trzyma i może sobie taką ściankę rzucić, to chcemy wiedzieć na no, jak długo na tą ściankę może rzucić, żeby w razie czego się przygotować, zerknąć sobie plecy i ustawić całe, całe utility. Na X mamy swojego Ultimate'a. Nie wiem, czy to możemy sprawdzić w jakiś sposób, bo dopóki ona w tym jest, to to będzie się rozwijało. I, i, I ono i to się nie będzie kończyło. Tak, więc jak szybko to schodzi do zera jest chyba zależne od rozmiaru. Nie wiem, czy mogę to, nie wiem, czy mogę to sprawdzić. E, poczekamy, aż to się rozwinie do jakiegoś tam większego rozmiaru. Teraz sobie z tego wyjdziemy e, i, I może timer zrobimy na to, jak szybko ten Ultimate opada do zera. Okej, okay, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że był on w jakiś tam sposób przydatny dla Was. Dla mnie, raczej na pewno zerknę sobie po fakcie, jak te timery wyglądały na, na, na tych umiejętnościach. Teraz tego nie widzę. Ale myślę, że dla kilku osób na pewno się takie informacje przydadzą, szczególnie gdy zaczną się już jakieś turnieje albo, albo wejdą rankedy, to warto takie informacje będzie wiedzieć i wykorzystać je, żeby naszych przeciwników ograć. Jeżeli macie jakieś komentarze albo pomysły na kolejne filmiki, to piszcie, piszcie pod filmikiem w komentarzu. Zalegujcie ten filmik, zasubskrybujcie mój kanał. Oczywiście dziękuję grupkom, które wspierają mój rozbór. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.